Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz, polski kurs Blendera. Chciałem pokazać materiał dotyczący nodów związanych z rozdzielaniem i łączeniem pewnych kanałów barwnych. Są to nody o nazwie Separate i Combine. Znajdują się oczywiście w grupie konwerterów. Przygotowałem taką małą scenę w Blenderze, w której mam dwa nody. Jest to nod o nazwie Viewer oraz Texture. Texture został zrobiony w taki sposób, że mam po prostu zwykłą teksturę. Jest to tekstura gradientowa w poziomie, nic nadzwyczajnego. Na przykładzie tej tekstury chciałem pokazać, w jaki sposób działają te nody związane z konwersją kanałów barwnych. A więc zaczniemy na samym początku od nodów takich jak Combine. Combine jest operacją odwrotną do Separate, czy Separate, jakby ktoś chciał to powiedzieć. No więc weźmy sobie na przykład skombinuj kolory RGBA. Oczywiście te kolory, czy też te kanały, to są kanały odpowiedzialne za czerwień, zieleń, błękit oraz ewentualnie kanał alfa, czyli przezroczystość. Jeżeli wprowadzę swoją informację z tekstury, czyli kolory od czerni do bieli tak naprawdę, pomijam tutaj oczywiście alfę, weźmy sobie może value, o właśnie, to tak wygląda wtedy moja tekstura, to wtedy będzie ten nod konwertował wejście, czyli kolor czerwony na przykład, na pełen składowy kolor RGB. Więc jeżeli wezmę sobie tą wartość i podłączę ją do viewera, to dostaję natychmiast wynikowy kolor, który ma tylko jedną składową ustawioną, a ta składowa zmienia się na przestrzeni XY tutaj w taki sposób jak ta tekstura. Mam nadzieję, że to jest dosyć jasne. Jeżeli wezmę sobie teraz, wsadzę taką teksturę do kanału zielonego, to oczywiście dostaję zielony kolor albo kolor niebieski. Ewentualnie mogę sobie zrobić kolor biało-czarny z alfą i widać tutaj kratkę, ponieważ teraz mam kanał alfa. Jeżeli włączę sobie alfę, to widać również w podglądzie. Teraz mogę tworzyć sobie kolor z tych kanałów na różne sposoby. Na przykład mogę wziąć wejście, wprowadzić do kanału czerwonego i zielonego jednocześnie. Otrzymuję wtedy kolor żółty, który jest mieszaniną tych dwóch składników. Myślę, że to jest w miarę proste. Odpowiada mniej więcej temu, co mam w materiałach w pikerze kolorów tutaj. To jest również picker i w tym momencie kolor RGB to jest po prostu współrzędna gdzieś w tym kółku wyrażona przez wartości RG oraz B, czyli poszczególne zawartości każdego ze składników. Innym nodem, który pozwala również stworzyć kolory, jest nod Combine HSV. Jest tutaj coś takiego i ten nod jest już troszeczkę ciekawszy, bardziej odpowiada jakby temu, co mamy z naszym kółkiem. Może na razie go odetnę stąd. I teraz tak. Tutaj mamy inne zupełnie wartości. Te wartości również określają kolory RGB, ale w troszeczkę inny sposób. O tyle, o ile RGB określało po prostu zawartość każdego z kanałów i jest to taki najbardziej bazowy, podstawowy rodzaj opisu koloru, to model HSV opisuje coś zupełnie innego. H jest to tak zwana wartość hue, czyli tak naprawdę miejsce na okręgu, na którym mam te moje kolory. Natomiast S to jest saturation, czyli nasycenie barwy. Nasycenie w środku wynosi 0, na krawędziach tego okręgu wynosi 1, ponieważ to jest coś takiego jak promień w tym momencie. No i mamy także value, czyli wartość koloru w sensie jego jasności. Value równe 0 to jest kolor czarny, value równe 1 to jest maksymalna jasność barwy. Proszę zobaczyć, co się będzie działo z tymi współrzędnymi wtedy, kiedy spróbuję tym kółkiem pokręcić, jadąc po samej krawędzi. Możemy zaobserwować, że saturation oraz value, czyli wartość S oraz V, stają bez zmian, natomiast wartość H, czyli hue, zmienia się. I to jest właśnie kąt, tak jakby, czy też wyrażenie takie względne położenia na okręgu. A więc jeżeli będę zmieniał wartość H na przykład na 1, to otrzymam kolor czerwony. Jeżeli zmienię wartość H na coś bardzo małego, to również będzie kolor czerwony. Ta wartość między 0 a 1 pozwala mi generować różnego rodzaju odcienie. I teraz możemy to łatwo zobaczyć. Jeżeli wezmę sobie, wprowadzę tutaj moją informację o teksturze i podłączę ją do viewera. Otrzymuję coś takiego jak kolor czarny. Dzieje się tak dlatego, że saturation oraz value wynoszą 0. Aby kolor był jaśniejszy, muszę podnieść troszeczkę wartość value, na przykład do 0,5. I aby było widać cokolwiek jeszcze z tym kolorem, muszę zwiększyć jego nasycenie. Ponieważ teraz jest tak, jakbym z tego kółka wybrał po prostu kolor środkowy o natężeniu 0,5. No powiedzmy sobie, coś takiego dostałem. OK? Więc ta sytuacja teraz jest nadal jakby monochromatyczna i teraz muszę troszeczkę podnieść nasycenie barw, aby można było zobaczyć, jak wygląda pełna paleta z kolorów HSV. Wygląda bardzo ładnie.
I teraz przesuwając się tą wartością z tekstury, czyli od wartości 0, później przez jakieś ułamki, aż do wartości 1, otrzymuję wszystkie kolory. Wszystkie kolory, które są na okręgu w kolorach w pikerze. To jest tak jakby ten sam okrąg, tylko że rozwinięty. I to można zrobić bardzo łatwo za pomocą tego noda Combine HSVA. Moim zdaniem super sprawa, bardzo ładnie to wychodzi. No i nie przymierzając, jest to dość ciekawe. Teraz, jeżeli ktoś by się zastanawiał, co się stanie, jeżeli wezmę ten kolor tekstury i włożę go na przykład do nasycenia, to w tym momencie otrzymuję nasycenie równe 0 po lewej stronie, a więc tam kolor jest zupełnie biały, ponieważ value, no prawie biały, ponieważ value mam 0,5. Jeżeli ustawię sobie 1, to jest już wtedy całkiem biały. I później to nasycenie się zwiększa, aż na samym końcu z prawej strony dostaję w pełni nasycony czerwony kolor. Czerwony kolor dlatego, że wartość H w tym momencie wynosi 0, a to odpowiada położeniu na samym dole w tym kole kolorów. Jeżeli ustawiłbym na przykład 0,5, to byłby pewnie kolor jakiś tam niebieski, zobaczymy. Ustawiam 0,5, no troszeczkę wolniej, proszę bardzo, mam elegancki kolor typu cyjan. Oczywiście zmieniając te kolory będę mógł cyklicznie zmieniać sobie odcienie. Jeżeli zmienię wartość value, to oczywiście będę otrzymywał kolor coraz ciemniejszy, aż w końcu wszystko zniknie, zrobi się czarne. Tak to działa. Jeżeli teraz wezmę sobie na przykład wartość H czerwoną, czyli ten hue będzie na czerwonym i value ustawię na gradient, to w tym momencie będę miał nasycenie 100% czerwieni na całym obszarze, a więc od strony lewej do prawej mam 100% koloru czerwonego. Zmienia się natomiast intensywność tego koloru, czyli po lewej stronie mam kolor bardzo mało intensywny, dlatego widzę czarny, po prawej stronie widzę w pełni, że tak powiem, czerwony, 100% czerwieni. Tak to działa. Mogę oczywiście połączyć sobie kilka takich kanałów i dostać różnego rodzaju ciekawe efekty, jakieś przejścia i inne tego typu bajery. Proszę bardzo, różnego rodzaju fajne, jak to mówią, rzeczy. Tak działa mod, czy też node o nazwie Combine Edges VA. Dodam sobie jeszcze jeden, aby wyjaśnić, na czym polega działanie. Mamy tutaj także Combine YUVA. To jest tego typu nod i tutaj już jest troszeczkę inna, ciekawa sytuacja. Ten nod jest związany z zupełnie inną przestrzenią kolorów. Ta przestrzeń kolorów bazuje na oryginalnych wartościach RGB, dlatego potrzebna jest mi jakaś bezwzględna jasność, określana tym parametrem Y. Natomiast parametry U i V określają dwie składowe, które są zależne od siebie i to jest składowa, która określa kolor niebieski oraz kolor czerwony w moim obrazie. Jest to tak zwany nod, który pracuje z luminancją i chrominancją. Luminancja to jest ta wartość Y, a chrominancja to są te dwa parametry U i V. Oczywiście kanał alfa wiemy, co to jest. Dla tych, którzy są ciekawi i chcą zobaczyć, co to tak naprawdę jest, polecam Wikipedię chociażby. I tam mamy wyjaśnione hasło takie jak luminancja. I wiemy, że to jest wielkość fotometryczna będąca miarą natężenia oświetlenia. Co to jest natężenie oświetlenia? Padającego w danym kierunku i tak dalej. Proponuję sobie to wszystko przeczytać, ponieważ to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy interesowało Was kiedyś, dlaczego na przykład dwie żarówki o mocy 40 W nie świecą jaśniej niż jedna żarówka o mocy 50 W. No wydawałoby się, że tracimy 50 czy też 80 W mocy na to, żeby żarówki świeciła, więc świata powinno być więcej, a nie są jaśniejsze. Więc jest tutaj jakaś ciekawa rzecz, którą można popadać. Proponuję sobie poczytać troszeczkę na ten temat. Zobaczyć, co to jest kandela na przykład, ma bardzo fajną definicję, polecam, ewentualnie nit. No, fajna nazwa. Oprócz tego, że mamy luminancję, czyli taki parametr związany z jasnością świata, taką bezwzględną, mamy również taki parametr jak chrominancję. I chrominancja to są już dwie współrzędne, określające coś takiego jak kolory. No i te kolory to są właśnie czerwienie oraz błękity. Kolor zielony jest liczony na podstawie tych dwóch. Mamy tutaj także uszczególnienie w telewizji cyfrowej oraz cyfrowym przetwarzaniu obrazów. Reprezentacja nosi oznaczenie YCB, CR. No i właśnie CB i CR to jest składowa dla błękitu oraz dla czerwieni i to są dwie składowe chrominancji. Blender pozwala rozseparować nasze obrazy nie tylko na format ten YUV, ale również YCB, CR. Więc wracam teraz do Blendera. Zobaczmy, jak to działa. Na początku podłączę sobie moje dane wejściowe, czyli zmianę kolorów. Zobaczmy, co się stanie. Dostaję na wejściu oczywiście zwykły gradient od czerni do bieli. Jeżeli teraz będę podnosił któryś z tych kolorów, na przykład wartość U, to będę zmieniał ilość tak naprawdę błękitu, która jest w tym, powiedzmy sobie, kanale. Jest to ilość względna, dlatego błękit jest najbardziej błękitny po lewej stronie, a później pojawiają się już czerwienie, no ale tak działa po prostu ta konwersja.
Tak samo, jeżeli będę zwiększał na przykład parametr V, to dostanę kolor czerwony, przechodzący w jakieś tam róże. Tutaj gdzieś ten błękit też się pojawia. Są ze sobą związane te dwie wartości. Mogę ustawić oczywiście obie. Dostaję wtedy taki ładny różowy. No i tak dalej. Więc gdybym chciał teraz wykonać przejście gradientowe, nie z całą wartością pojedynczą na obrazku, tylko z gradientem wziętym stąd, to musiałbym wziąć sobie stąd, powiedzmy sobie, tę informację. Dostaję wtedy ładny niebieski. Ten kanał to jest kolor niebieski, po prostu i już. Jedyne, co tutaj się zmienia, to jego intensywność, która pochodzi z tego gradientu. Tak samo dla wartości V mam kolor czerwony, a zielony jest liczony już niezależnie. Teraz o wartości Y wynoszą 0. Jeżeli podniosę wartość Y, to automatycznie zwiększam jasność obrazu. No i w tym momencie sytuacja się zmienia. Ok? Dla wartości 1 dostaję obraz prawie całkowicie biały z tym lekkim zaróżowieniem z prawej strony. To jest takie dosyć ciekawie zrobione działanie, ponieważ mogę dzięki temu obraz w lekki sposób zaróżowić albo zaniebieścić, zależnie od tego, co włączę sobie jako node tutaj sterujący kolorem. Okay? Dosyć skomplikowana sprawa, przyznam się, że nie korzystałem z tego jeszcze. Natomiast widziałem zastosowanie, które polegało na tym, że dzięki takiemu nodowi można było dodać pewną lekko niebiesko-zieloną poświatę do całego obrazu. I akurat takie nody zastosowane zostały w filmie Big Bang Bunny, tym drugim filmie zrobionym przez Blender Foundation. Ok, więc może zostawmy na razie ten node i sprawdźmy teraz, jak zachowują się konwersje tych wartości pomiędzy rozdzieleniem, a później połączeniem. Mam tutaj jeszcze jedną scenę w Blenderze, gdzie istnieje taki prosty dosyć obrazek podłączony do viewera, na którym pewien pan spawa rurkę szklaną. Rurka przydaje się do pewnych domowych zastosowań, nie wiem, czy wiecie, do czego służy, nie będę tego tłumaczył. Myślę, że ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Cała reszta może żyć spokojnie dalej w nieświadomości. Natomiast taką rurkę dość trudno zrobić samemu i ten gość, który to robi, jest specem od prac ze szkłem. Jest artystą, który potrafi ze szkła wyczarować cuda. Miałem okazję zrobić mu zdjęcie przy pracy. No i tak to wygląda. Zdjęcie jest marnej jakości. Gdybym chciał, mógłbym to zdjęcie troszeczkę stuningować. I właśnie dlatego ustawiłem te nody. I teraz tak. Podłączyłem się na początku do separacji RGB. Jak widać, brakuje mi tutaj kanału błękitnego, czy też niebieskiego, podłączę go. I teraz przy takiej prostej konwersji dostaję oryginalne zdjęcie bez żadnych zmian. Natomiast gdybym chciał, mógłbym na przykład obniżyć troszeczkę wpływ koloru niebieskiego lub też zielonego. Załóżmy, że zielonego jest tutaj za dużo. No troszeczkę to zdjęcie jest takie niezbyt skalibrowane. A więc mogę dodać sobie teraz na przykład coś takiego jak krzywe RGB. Zwykły taki ładny not z krzywymi RGB. I teraz kanał zielony włożyć do kanału image w krzywych RGB, a kanał wyjściowy włożyć z powrotem do kanału zielonego. Ponieważ nie zmodyfikowałem krzywej, no to ona działa tak samo, domyślnie, jakby jej tutaj nie było i w związku z tym obrazek nie uległ zmianie. Jeżeli natomiast wezmę i teraz pociągnę lekko w dół tą krzywą, to intensywność koloru tego kanału powinna spaść i w efekcie cały mój obrazek robi się trochę bardziej czerwony. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, więc troszeczkę mocniej pociągnę, tak aby ten efekt był wyraźnie widoczny. Tak wygląda obraz po usunięciu z niego przeważającej części zielonego. Ten zielony jest teraz bardzo osłabiony. Jeżeli podłączę się viewerem do tego noda, to widzę, że to jest mój kanał zielony, który teraz jest bardzo ciemny. W oryginale ten kanał był dużo jaśniejszy, wyglądał w taki sposób. No i tak to działa. A więc mogę sobie podzielić swój obraz na poszczególne kanały barwne i każdy z tych kanałów w odpowiedni sposób jakoś tam stuningować. Mogę na przykład usunąć ten punkt i lekko przesunąć tylko jasność tego koloru, zmieniając leciutko jego ilość, tak żeby było lekko mniej zielone wszystko. Ok, jeżeli chcę, mogę podłączyć się również jakimś nodem do kanału, powiedzmy sobie, niebieskiego. Weźmy sobie ten sam nod, przełączę się na kanał niebieski i delikatnie podbiję jasność tego niebieskiego kanału. Weźmy sobie na początku, ustalmy jeden punkt, a teraz ciemne miejsca spróbuję podbić, tak żeby one zrobiły się bardziej niebieskie. W tym momencie to zdjęcie zaczyna wyglądać troszkę tak, jakby było takie stare, bardzo lekko wyblakłe już. No i to jest jedna z metod, którą można zastosować do zmiany wyglądu. Gdybym chciał, mógłbym tutaj zrobić jakąś sepię, czy nawet kolory czarno-białe, coś w ten deseń. Stare zdjęcia mają często już rozkładające się barwniki i one są często takie zaniebieszczone. Ta czerń nie jest wcale czarna, tylko się robi taka właśnie
dziwnie prześwietlona błękitem. Tak to może wyglądać. Nie musi oczywiście, zależy od tego, co chcę zrobić, mogę kombinować. Oczywiście, gdybym chciał teraz zrobić z takiego zdjęcia zdjęcie czarno-białe, wystarczy, że podłączę się na przykład do separacji UVY. Oryginalny obrazek wygląda w ten sposób, ale jeżeli się podłączę do kanału Y, w tym momencie będę miał elegancki obraz biało-czarny. Zresztą tak samo mogę zrobić, jeżeli się podłączę do separacji, powiedzmy sobie YCBCR. To jest dokładnie ten sam kanał, jeżeli włożę go do viewera, zobaczymy, że nic się tutaj nie zmienia. To jest ta sama, że tak powiem, jasność. Przy czym jest jeszcze coś takiego, że w tym nodzie, który kombinuje sobie YBCR, istnieją pewne profile barwne, które są charakterystyczne dla danego rodzaju danych pochodzących ze źródła. Otóż normalnie mój obrazek oryginalnie wygląda tak. I to jest tak, jak powinien wyglądać, ponieważ takie właśnie było źródło. Natomiast mogę nieco zmienić przestrzeń, też model kolorów na ITU 709, to jest pewien standard i w tym momencie dostaję dużo ostrzejsze gradienty. Ten obraz się od razu tak jakby poczernił w niektórych miejscach. No i to jest działanie po prostu takiej normy. Mogę również wziąć sobie ITU 601, to jest jeszcze troszeczkę inna konwersja, ona przypomina troszeczkę pewne cechy papieru fotograficznego już. W taki prosty sposób mogę zmieniać swoje obrazki, tworząc jakby korektę barw, temperaturę barw mogę zmienić w ten sposób i tak dalej. Gdybym chciał, mogę zamienić na przykład kanały barwne pochodzące, no weźmy sobie jeszcze raz ten obrazek, pochodzące z zielonego i niebieskiego. Jeżeli wezmę, zamienię zielony z niebieskim, dostaję ich przestawienie i oczywiście moje zdjęcie zaczyna wyglądać dziwnie, troszeczkę tak jak negatyw. Ot, taki po prostu element zabawy. Tak samo mogę wziąć sobie na przykład hue z separacji HSV i tę wartość znowuż zmienić w jakiś sposób. Weźmy na początku, zresetujmy tą krzywą, tak żeby była dokładnie taka, jaka ma być. No i teraz podłączymy sobie hue. Hue wygląda bez zmian na razie. Jeżeli teraz spróbuję cokolwiek zmienić, to natychmiast przypuszczam, że zmienią mi się kolory. Proszę bardzo, jest to cykliczna zmiana kolorów, proporcjonalna, ładna. No i mogę te kolory mieć najróżniejsze. Oczywiście cały czas mam zachowaną prawie pełną informację o rysunku, chociaż widać, że to wygląda dziwnie. Nie ma się nad czym martwić, to jest po prostu zamierzony efekt. Ok, no więc w ten sposób zrobiłem sobie coś na kształt negatywu, powiedzmy sobie, bo nie jest to taki czysty negatyw. I to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o separacji kanałów barwnych. Oczywiście nie mówię o zastosowaniach, ale po to, aby wiadomo było, co to jest, do czego służy, myślę, że już wystarczy całego materiału. A zatem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.